Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jakiś czas temu banda naiwnych idiotów Lenina doszła do wniosku, że można zlikwidować przestępczość w Ameryce poprzez zlikwidowanie policji. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No doszli do wniosku paru profesorków, paru kretynów, paru docentów. No wszyscy oczywiście na dobrych posadkach państwowych, uniwersyteckich, koledżowych i tak dalej, i tak dalej. Patrzyli się na ilość ludzi, którzy siedzą w więzieniach w Ameryce. No i statystyka jest dosyć taka, można powiedzieć, makabryczna. No ale co to znaczy? No oni doszli do wniosku, że po prostu w Ameryce się aresztuje za dużo ludzi i dlatego siedzą w więzieniu. Jakby się mniej ich aresztowało, no to mniej by było w więzieniu. No, czyli cała logika to jest troszeczkę bez sensu, tak? No, w Chinach, powiedzmy, jest mało przestępczości, no bo tam jednak wieszają zbrodniarzy. W Ameryce nie ma kary śmierci. No jest oficjalnie tam na poziomie federalnym, ale większość stanów zlikwidowało karę śmierci. No i dostają dożywocie. No i jaki jest problem z dożywociem? No problem z dożywociem jest taki, że ci zbrodniarze, którzy siedzą w tych więzieniach, to z nudów po prostu często zabijają innych. Powiedzmy strażnika, czy współtowarzysza celi i tak dalej, tylko dla rozrywki, no bo co może im się stać? I tak mają siedzieć do końca życia, no to nie będą siedzieli dwa razy w więzieniu. No, czasami się zastanawiacie, dlaczego jest skazanie tam powiedzmy 15 razy do żywocie. No dlatego, że jeżeli jest jakaś tam proporcja, no jeżeli ktoś zabił 15 osób i no to jest skazany na 15 dożywoć, no bo w Ameryce bardzo często wypuszczają. To jest też problem z tym wypuszczaniem. W Ameryce wypuszczają i w takim układzie, jak ktoś dostanie powiedzmy tam 300 lat więzienia, no to jeżeli odejmą mu 10%, 30 lat, później odejmą mu ileś za zachowanie 20 lat, no to i tak będzie siedział w więzieniu. No ale te W Oakland w czasie weekendu. Oakland, no to jest w zasadzie jak jest San Francisco, no to po przeciwnej stronie jest Oakland. No to jest nad Pacyfikiem, to jest kiedyś w czasie II wojny światowej to tam budowali dużo, przepraszam, okrętów wojennych, no bo tam jest stocznia. No i ogólnie rzecz biorąc, Oakland, no to jest bardziej kolorowe niż białe. Tamte dzielnice są biedniejsze, są dzielnice murzyńskie. No i tam właśnie były w ciągu weekendu były trzy morderstwa. No zginęło trzy osoby, między innymi i jednoroczne niemowlę w samochodzie, które spało z tyłu. Matka coś tam prowadziła, czy jechała, no i dziecko zostało zabite przez przypadkowe kule. No i teraz jest burmistrzyni major Libby Schaaf. Libby Schaaf ostatecznie zdecydowała, odsunęła, zmieniła 180 stopni swoją decyzję o tym, żeby zabierać pieniądze, zabierać fundusze policji. No i teraz jest za tym, żeby zwiększać fundusze policji, jest za tym, żeby zwiększać ilość policji niż przed tym, co było poprzednim. No ale to jak zwykle naiwni idioci Lenina, no to mają te krwawiące serca liberałów, po prostu nie mają pojęcia w ogóle o niczym, to nie rozumieją ulicy. Komunistka, która w zasadzie nie mieszka w Izraelu, tylko mieszka w Kalifornii, no ale ona właśnie walczyła ciągle o to, no i była w budżetówce, była prokuratorem państwowym, później była jakąś miała w Radzie Zarządu San Francisco, to też jest budżetówka, także walczy o pensje minimalne. No pensje minimalne, no to jest skomplikowana i nieskomplikowana sprawa. No jeżeli pensje minimalne przede wszystkim powodują to, że jak się zaoferuje więcej, no to bardzo często ci, którzy nigdzie nie mogli znaleźć roboty, no to już tej roboty nie dostaną, no bo ktoś przyjdzie lepszy od nich
No i za lepsze pieniądze, tak, także to dotyka bardzo często ludzi, którzy najbardziej potrzebują pieniądze. Poza tym pensja minimalna powoduje to, że pracodawca zwolni jednego na 10 pracownika, żeby zapłacić pozostałym 9 i tak dalej, i tak dalej. No także kretynka właśnie szła w takie klimaty. Kiedy została majorką, czy burmistrzynią, no to zaczęła oferować gwarantowane pensje. No to nie są gwarantowane pensje, to są powiedzmy gwarantowane zasiłki. No ale to jak zwykle, wybrała tam 1000 osób na 15 miesięcy i to w ten sposób działa. No ona się fotografowała z Kamalą Harris, następna komunistka nienormalna. Ta Libby Schaft, ona na tyle była przebiegła, że jak urząd imigracyjny miał gdzieś pojechać, no to ona ostrzegała tych ludzi, żeby uciekali. No ale jakie są rezultaty działania takich imbecyli lewackich? No to jest to, że 30% w Ameryce wzrosła ilość morderstw. I to jest widoczne. No, każdy normalny w Ameryce zaczyna krzyczeć na tych lewaków, że to jednak no, policja po to ma płacone pensje z podatków ciężko pracujących ludzi, żeby było bezpiecznie. Wszyscy majorzy nadchodzący, którzy wygrali, czyli wygrali w Atlancie, w Nowym Jorku, w Seattle, no to oni pierwsze co w kampanii to było bezpieczeństwo publiczne. No i ludzie ich wybierają, tak? Także komuniści przy żłobie po prostu są kretynami, a ludzie wybierają normalnych. Był taki plebiscyt w Minneapolis, taka inicjatywa była, która miała właśnie wyeliminować policję. No to w plebiscycie obywatele postukali się w głowę i powiedzieli, żeby wszyscy ci wariaci, którzy to proponowali, po prostu się odpieprzyli. Co jest najciekawsze, to jest to, że najsilniejsza opozycja, najsilniejszy opór na tą inicjatywę zaczętą przez białych studencików, no to opozycja największa była w czarnych dzielnicach, bo oni się denerwują i mówili, że czarne życie musi znaczyć coś, ale szczególnie tam gdzie mieszkają. Tak? Także nie można sobie wymyślić, że policja specjalnie zabija czarnych, a później nie będzie bezpieczeństwa w normalnych dzielnicach na 10-5%. No, wszyscy ci zabici to byli bandziorzy. Każdy ten przypadek, no to jest po prostu kryminalista. To nie jest aniołek, który w zasadzie nic nie robił. Jak się popatrzy, łącznie z George'em Floydem. Także czarni chcą mieszkać w swoich dzielnicach i chcą oddychać normalnie. Oni nie chcą się denerwować. Oni nie chcą być ciągle przestraszeni. Chcą żyć normalnie jak każdy obywatel amerykański. To nie powinno być czy czarny, czy biały, czy żółty, czy czerwony. Także ciągle duży problem w Ameryce to jest to, że dużo tych lewaków zredukowało kaucję. Kaucję dlatego, że też wymyślili, że jak nie będą zamykani, no to będzie lepiej. No i teraz dużo spraw kryminalnych zamieniono na przekroczenia. No jak zamieniono na przekroczenia, no to wtedy są wypuszczani bez żadnej kaucji, bo przekroczenie nie potrzebuje kaucji. Kiedyś były po prostu przestępstwo, no to też były duże, wysokie kaucje. No i to jest to, że to jest bardzo frustrujące, szczególnie dla policjantów, szczególnie dla
prokuratorów, również dla sędziów, że oni ciągle są wypuszczani. W zeszłym tygodniu ten czarny, który przejechał 6 białych, włącznie z 8-letnim dzieckiem, na paradzie w Waukesha w Wisconsin, no to był wypuszczony za kaucją $1000 parę dni wcześniej, a był wypuszczony za bardzo makabryczne przestępstwo. Człowiek, który w Beverly Hills w Kalifornii zastrzelił 81-letnią kobietę, żonę producenta muzycznego, no to on też. To też był wypuszczony na warunkowo. No i kobieta nie żyje. Uniwersytet Columbia. Tam też jest student, który został zadźgany przez kryminalistę i członka gangu. No to był, ten członek gangu był aresztowany i wypuszczany 11 razy od 2012 roku. Także po prostu ci zawodowi bandyci, no oni zdecydowanie powinni być w więzieniu, ale łatwo krzyczy, że nie, że oni powinni być na ulicy. No i co to znaczy? Jak był zaaresztowany 11 razy, no to 11 razy komuś zrobił krzywdę przez 9 lat, tak, że raz na 10 miesięcy komuś robił krzywdę. Porywanie samochodu w Waszyngtonie jest tak nieprawdopodobne, że telewizja podaje, oferuje wszystkim widzom takie najlepsze porady, co robić, żeby się zabezpieczyć. No to naprawdę... To się wierzyć nie chce, co ci ludzie robią, ale pęknie, to wszystko pęknie. Listopad 2022 kongres się zmieni dramatycznie, listopad 2024 prezydentura też się zmieni dramatycznie. W Chicago i w Kalifornii oni zdekryminalizowali złodziejstwo sklepowe, dlatego że jakakolwiek kradzież poniżej $1000 nie jest nawet ścigana sprawa. No i dlatego, jaki jest rezultat? No rezultat jest taki, że przybiegają bandy, napadają na sklepy z kilofami i w ciągu pomiędzy 18 listopada a 28 listopada, no to było około 25 takich napadów, no i tam nakradli na ponad $700,000. No to nie śmieszne, no to ja nie wiem, no przez łzy można się śmiać, no ale to jest taka parodia kraju, że to już trudno w to uwierzyć. 14 ludzi było zaaresztowanych, no i dużo tych komunistów mówi, że jednak są aresztowani i tak dalej, no ale w zasadzie, tak jak powiedział policjant, tak, byli zaaresztowani, ale są już wypuszczeni, także te zerowe kaucje powodują to, że ci ludzie jako przekroczenie, a każdy napad na $1000 jest przekroczenie. No pomimo wszystko, że każdy normalny powinien pomyśleć, jeżeli jest 15 wpada, no to już jest jakaś grupa przestępcza. Jeżeli jest grupa przestępcza, to nie trzeba być prokuratorem, czy sędzią, czy prawnikiem, żeby wiedzieć, że to jest coś większego niż przekroczenie. No ale nie, lewactwo tak nie uważa. Lewactwo po prostu traktuje 11 pojedynczych wilków. No to tak samo jak tłumaczyli wszystkich tych muzułmańskich terrorystów. Wszyscy byli pojedynczymi wilkami, jak to się mówi. No i... Co oni starają się uzyskać? No starają się uzyskać, żeby nie było takiego tłumu w więzieniach i w aresztach w Los Angeles. No nie tylko ulice są niebezpieczne. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że i szkoły zaczynają być niebezpieczne. Dlaczego? No bo całe to postępowe lewactwo doprowadziło, ta wojna z Urzędem Bezpieczeństwa, no to dziwnie, z instytucją bezpieczeństwa można powiedzieć, no to doprowadziła do tego, że
że ze szkół powyrzucali. Po tym jak ten George Floyd, czyli zawodowy bandyta, który dał fałszywą 20-dolarówkę Hindusowi w delikatesach i dlatego Hindus zadzwonił na policję, później ten się bił w radiowozie, wyskoczył przez okno i policjant trzymał go kolanem przez 9 minut, błagał, żeby się poddał. No to on też, George Floyd, to zawodowy bandyta, to recydywista, siedział w więzieniu 5 lat, przykładał pistolet do ciężarnej kobiety, nagazowany narkotykami i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie po tym wszystkie te dystrykty szkolne, wszystkie te kuratoria szkolne w Minneapolis, Denver, Portland, Oregon, oni wszyscy w zasadzie wyrzucili policjantów albo zredukowali policjantów w szkołach. W Nowym Jorku, tam gdzie policja została wyeliminowana ze szkół, to 40 broni zostało skonfiskowanych. Przez trzy dni w szkole zostało w szkołach średnich w Brooklyn, tak, także w Los Angeles, które ma największy system szkolny po Nowym Jorku, oni zagłosowali, że trzeba zniżyć ilość policji o 40%. No i po tym wszystkim, co się stało, w Los Angeles było 150 przypadków napadnięć i pobić od sierpień, wrzesień, październik. Przez 3 miesiące było 100 napadów i z tego było 16 uczniów, którzy wylądowali w szpitalu. Tak, także to jest taka cena właśnie tych naiwnych lewaków, którzy proponują takie rozwiązania. W tym czasie skonfiskowano 44 pistolety i rewolwery oraz 68 noży. Tak, także że te noże, moda na noże to chyba przychodzi z Anglii, no bo tam pistoletów nie ma, to tylko są maczety i noże rzeźnicze. Problem jest taki, że w szkołach nauczyciele nic nie mogą zrobić ze studentami, którzy po prostu przerywają. Do tego dużo studentów czy uczniów się boi, że zostaną pobici. Także te szkoły nie zapewniają tego, że mogliby się uczyć normalnie. Także to jeszcze bardziej pogłębia, szczególnie dla tych ambitnych czarnych, czy wszyscy ambitni czarni, którzy chcieliby się uczyć, no to oni nie mają tej możliwości wejścia na drabinę społeczną, żeby się wspinać do góry, no bo ciągle są ściągani do dołu. Tak, jeżeli teraz ta taka liberałka, komunistka, socjalistka jak Libby Schaaf z Oakland zrozumiała, że coś trzeba zrobić, no ale to zajęło zabicie jednorocznego niemowlaka, no to naprawdę coś w Ameryce się popieprzyło. Wszystkim lewakom coś się popieprzyło. No i oni muszą zacząć rozumieć, że coś im się popieprzyło. Te 40 lat indoktrynacji jakiejś tej sztucznej sprawiedliwości społecznej i jakiejś równości, no to coś jest nie tak. Ta śmierć tego niemowlaka jest tak bez sensu. No problem jest taki, że lewactwo ciągle popierało, ciągle było za bardzo wyrozumiałe na czarne życie znaczy. No i to teraz policjanci idą na emeryturę, uciekają na emeryturę. Nowych nie ma, bo nie chcą się narażać. Ilość napadów na policjantów jest wzrosła o 50%, ilość zabójstw wzrosła policjantów o 70%, no i udawać, że zagrożenie policji dla społeczeństwa jest większe niż zagrożenie kryminalistów dla społeczeństwa, no to trzeba być kretynem, no ale każdy lewak po prostu jest kretynem, no inaczej na dzień dzisiejszy nie można powiedzieć, tak, jest nadzieja, że liberałowie zapłacą ciężką
polityczną cenę w 2022 i w 2024. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach. Przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, przekaz dla socjalistów, widzicie co się dzieje, no nawet komuniści z Oakland zaczynają rozumieć, że są kretynami, także jeżeli głosowaliście na nienormalnych, zacznijcie być normalni, zacznijcie głosować na normalnych. Zdrowia dla normalnych!